Witam, dzień dobry. Dziś będę przerabiał tutaj to wyjście na samą. Zrobimy wyjście z samej góry buforu. Czyli do przerobienia jest ten odcinek rury przedłużyć. No i tutaj na górze wykręcić, co my tam mamy. Wykręcić ten zawór. Zawór odpowietrzający wykręcić i tam dać trójnik. Zaraz zobaczymy, i czy to mi się zmieści wszystko. Ile tutaj mam od góry? 15 cm. Ile może ten zawór mieć? Z 5 ma na pewno 6 cm. Będę musiał tak skręcić sobie. To wszystko chcę sobie skręcić tutaj na dole. Nie wiem, czy mi się uda też z zaworem. Chyba nie wkręcę z zaworem, bym musiał sufit trochę rozwalić, ale to zrobię później. Najpierw wkręcę bez zaworu. Jak go wkręcę, to może mi się zmieści ten odpowietrznik tutaj. Jeśli nie, no to wtedy wytnę sobie, bo tutaj jest płyta regipsowa, na górze jest trochę wełny położonej. Także wytnę taką dziurę, wkręcę odpowietrznik, zalepię to wełną i on sobie będzie tam sobie siedział. On nie będzie w niczym przeszkadzało. Teraz tak, będę sobie tutaj pakuły nawijał, wszystko na pakuły, ponieważ taśma teflonowa się nie nadaje do takich rzeczy. Taśmą teflonową można sobie zrobić, nie wiem, szybko coś i to wszystko. Trochę będzie lutowania, bo tutaj chcę sobie zrobić z tego zaworu wyjście rurą miedzianą 28 chyba 28, z tego co pamiętam, albo nie, 22 to jest rurą miedzianą. O, tutaj będzie zlutowane. I tutaj rura miedziana będzie już się łączyła z, damy tutaj sobie zawór na 3/8 jeszcze, i potem ten zawór będzie się łączył tutaj z tym urządzeniem. Ta rura będzie przedłużona wyżej i to będzie sobie szło tak, jak sobie idzie pompa. To chyba będzie do rozmontowania na pewno, bo będę musiał uciąć i też skrócić, bo to będzie wtedy za długie jeszcze z tą rurą miedzianą, bo zawór chcę zrobić gdzieś tutaj w tym miejscu. No, zaciskarkę mamy do peksu, bo tutaj mamy peksa, czyli tu utnę, przedłużę przedłużką. Kupiłem taką przedłużkę. Tutaj utnę sobie tą rurę, przedłużę przedłużką i wtedy przedłużymy ją i wkręcimy tu już, gdzie powinno być, na swoje miejsce. Bufor się rozładowuje. Po wczorajszym rannym paleniu w domu jest 20,5 stopnia. W tej chwili pompa na razie chodzi, bo jest na 21 ustawiony sterownik. O, tak z ciekawości. Temperatury na buforze po 24-godzinnym paleniu wczoraj. Będę musiał tak spuścić trochę wody, niedużo, z bufora. Chociaż ciśnienie rzucić, żeby tamtędy górą ta woda nie wyleciała. Górą, bo jak już nie będzie ciśnienia, to nie poleci górą. Także tutaj jest zawór z tamtej strony. Odcinający sobie tutaj odetnę, to tylko tutaj z wyjścia na grzejniki, tam zakręcę w rozdzielni, trochę wody mi tutaj na pewno zleci z tej rury, no i trochę wody tutaj z powrotu, gdzieś powrót będę musiał, no na pewno tu zakręcę tym zaworem powrót i zaraz zobaczymy, gdzie ten powrót jeszcze idzie. No z powrotu to trochę wody naleci, bo ze zbiorników przeponowych tam jakieś małe ciśnienie będzie,
O, i tutaj powrotu też nie mam zaworu do powrotu, ale to w rozdzielni sobie powrot zakręcę, także trochę wody poleci. No, nie wiem ile to czasu zajmie. Praskę mamy do tego, taką ręczną. Zobaczymy. Gdzieś tam dogram jakiś film na jakimś etapie. Po zdjęciu ocieplin to wygląda tak. Tutaj będzie cięte, będzie wstawka zrobiona, żeby połączyć tą rurę z kawałkiem nowej rury do góry. Tutaj jest zawór, który zakręcę. Mamy zawór właśnie też zwrotny, także jak tu wykręcę, to woda nie będzie na pewno leciała, ale tą rurę będę musiał skrócić, bo ona będzie za długa. Jeśli w ogóle dałoby się ją radę przekręcić, żeby szła poziomo. Także ją też będę musiał uciąć, także tutaj woda poleci. No dobra, to wygląda tak. Biorę teraz pakuły, ponawijam sobie i zaraz będę wodę trochę ciśnienia zbijał z bufora. Witam po przerwie. Jest godzina 14:33. Zacząłem z sąsiadem o godzinie 10. Zeszło do godziny 13, żeby to zrobić. Później jeszcze mi chyba jakąś godzinę zajęło, żeby odpowietrzyć tą pompę, bo ta pompa nie ma tak jak w standardowych pompach odpowietrzenia. Odpowietrzałem ją tak, trochę popuszczałem tu na śrubunku. Potem jeszcze było powietrze, to sobie zmieniałem. Tutaj sobie zmieniałem parę razy na jedynkę. Chwilę poczekałem na dwójkę, przegoniło powietrze i później na trójkę. Jak jest pompa zapowietrzona, to moc pompy na trzecim biegu zauważyłem, że spadła mi do 9 W. Ona się kręciła szybko, słychać było bulgotanie, ale moc pobierała tylko 9 W. Jeśli jest odpowietrzona, to stan to no, pobiera około 45 W. Jedyny problem jest może go nie ma, zobaczymy jak to będzie się sprawować. Tutaj macie wkręcony trójnik, jest jeszcze taki śrubunek, takie przejście z 1 druga cala na 3 ósme w środku. I to dzisiaj kupiłem i okazało się po wkręceniu, że to jest po prostu krzywe fabrycznie. Nie ma poziomu, czyli ta rura, co idzie, ta rura miedziana, ona jest podniesiona, nie jest pionowo, tylko jest podniesiona. Nie wiem, jak to na filmie mam pokazać. O, tutaj jest. O, jest podniesiona do góry. I miałem problem z przykręceniem tutaj tego śrubunku i uszczelkę uszkodziłem. Bo tak, ta rura, jeśli jest, ona jest teraz napięta. Jeśli jest normalnie, to jest tyle wyżej niż to. Czyli tutaj sąsiad naginał tą rurę w dół, ja brałem to do góry, uszczelkę ponownie drugą włożyłem nową i pomału dokręciłem. Także ta rura jest delikatnie wygięta, mam nadzieję, że tutaj się nic nie stanie. Odpowietrznik jest zakręcony, żeby nie ciągnął, jak pompa pracuje, żeby pod ciśnieniem powietrza nie ciągnął. Czyli jest zbiornik, odpowietrzyłem i zakręciłem ten odpowietrznik na górze. Żeby to się zmieściło, wszystko to musiałem niestety, ale zrobić tam dziurę, bo brakuje, teraz jest na styk, ale przy wkręcaniu brakowało około 3 cm. W tej chwili tutaj woda, rura jest mocno ciepła, z góry buforu, no już teraz się ostudziła trochę, bo odpowietrzałem tą pompę i nagrzejniki już chodzi około 40 minut. Już się ochłodziła, ale myślę, że i tak ma więcej niż tutaj 35 stopni. Także w tej chwili już bufor będzie w pełni cała woda zagospodarowana i wykorzystana. Dobra, ja tu już porządek zrobiłem. Posprzątałem, było wszystko mokre, ściana ochlapana, jak tą pompę odpowietrzałem tymi półśrubunkami. I co? Teraz będę tak rozpalał w kotle, żeby nagrzać wodę i od razu jeszcze dogram do tego filmu. Nie będę robił nowego filmu. Także przetestuję
regulacji obrotów dmuchawy i termostat spalin. A może to dam nowy film, bo to będzie o tym, a tam wymieniałem niedawno, także wiecie, z poprzedniego filmu, to jak ktoś będzie szukał, to szybciej znajdzie o tym. Dobra, to tutaj w sumie zakończone sukcesem. Jeszcze zostało tylko ocieplić rury. No tu to zrywałem, założyłem to ocieplenie z powrotem na razie, na tą chwilę. Tutaj ocieplić, docieplić, docieplić tą rurę, może też docieplę, bo tu z takich kawałków pozakładałem. To zobaczcie, jak to wygląda. Także ja to wywalę i założę tą wełnę w tym sreberku. Mam jeszcze chyba ze 4 takie rury, także tak to zrobię. Dobra, miłego oglądania. Pozdrawiam.